Dzień dobry, ja nazywam się Jarosław Degórski, jestem maklerem Biura Nieruchomości Multi i zapraszam na prezentację ciekawego domu w dzielnicy Świerczewo. Na parterze domu o powierzchni 155 m2 znajduje się salon, który ma również ogrzewanie kominkowe. Po prawej stronie wchodzimy do pomieszczenia, które jest łazienką. W niej jest kabina prysznicowa, bidet, lustro. Obok po prawej stronie znajduje się pokój dzienny, sypialnia. Na końcu znajduje się kuchnia niewielka, 6 m2 z kompletnym wyposażeniem AGD. Wchodzimy sobie teraz na piętro. Na prost mamy pokój, sypialnię, który nie ma skosów, dosyć dużą. Po lewej stronie od wejścia są jeszcze dodatkowe dwie sypialnie, jedna bez skosów, łóżko piętrowe tam stoi, druga na 3 łóżka ze skosami. W ogóle mieszkanie przeznaczone jest na booking, dlatego właśnie jest tak obecnie wyposażone. My pójdziemy teraz dalej, chodzimy do części, gdzie jest aneks kuchenny, taka mała część, gdzie jest jakby jadalnia, a obok po prawej stronie jest łazienka z kabiną i ubikacją. Wchodzimy sobie do góry na poddasze. Na poddaszu są już tylko dwa pokoje, oba są ze skosami, każdy bardzo podobny, jeśli chodzi o powierzchnię, wygodny dla jednej lub dwóch osób. Dom ma ogrzewanie gazowe oraz kominkowe z instalacją napompową. Pomieszczenia na parterze i na piętrze posiadają osobne wejścia, podobnie jak przybudówka, do której właśnie wyszliśmy. Przybudówka to taki mały parterowy domek z osobnym jednopokojowym mieszkaniem. Może być dla starszej osoby albo pod wynajem. Dom mieści się w popularnej dzielnicy Szczecina Świerczewo, kilka minut jazdy od centrum miasta. No i to byłoby tyle, jeśli chodzi o prezentację tego domu. Dom ma 155 metrów powierzchni całkowitej, działka ma 600 m2, dodatkowo jest dobudówka 30 m2. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na prezentację tego domu.